24 września, we wtorek. Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie z pustyni Sakara. Dzisiaj jest bardzo gorąco, a za mimi plecami, jak widzicie, piramida Djosera, ale zanim przejdziemy się na malutki spacer w jej kierunku, a może nawet do środka, to proszę wsłuchajcie się w słowo, jakie na dziś przygotował nam przewodnik z Biblią na co dzień. I tak z Księgi proroka Izajasza w 61 rozdziale w 11 wersecie te słowa czytamy. Jak ziemia wydaje swoją roślinność, jak w ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasiane, tak wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę wobec wszystkich narodów. Zaś drugi fragment wyjęty jest z Ewangelii Łukasza, gdzie w 13 rozdziale od 18 do 19 wersetu te słowa czytamy. Do czego jest podobne Królestwo Boże i do czego je przerównamy? Podobne jest do ziarnka gorczycznego, które wziął pewien człowiek i wrzucił do swego ogrodu i wyrosło i stało się drzewem i ptaki niebieskie zagnieździły się w jego gałęziach. Drodzy, piramida Djosera to pierwsza piramida wybudowana tutaj w Egipcie około 2650 roku przed naszą erą. Piramida schodkowa to są w zasadzie nałożone na siebie nastawy. Kolejne piramidy to piramidy na pustyni Dashur, to już piramida czerwona czy piramida łamana. No i ukoronowaniem tych piramid są budowle w Gizie, które uważane są za jeden z cudów świata starożytnego. A ja chcę powiedzieć, że patrząc na dzisiejsze teksty, które są o wzroście, dla mnie cudem jest wzrost Kościoła. Bo w zasadzie od samego początku stało się to, co niemożliwe. Można powiedzieć, Kościoła na dobrą sprawę nie powinno być. Po pierwsze, trochę żartobliwie, ale prawdziwie, trzeba powiedzieć, że Chrystus postawił Kościół na skalę, zamiast na jakimś żyznym gruncie. Po drugie, Kościół rozwija się w bardzo niesprzyjających okolicznościach. Pamiętamy, że przez pierwsze trzy wieki Kościół zaliczany był do religii tzw. illicita, czyli religii niedozwolonych w Cesarstwie Rzymskim. Kolejny punkt to oczywiście oskarżenia, jakie rzucano przeciwko chrześcijanom o zatruwanie wody, zatruwanie studni, o zabijanie dzieci, o różnego rodzaju orgie seksualne. No i kolejny punkt, który do tego jeszcze można dołożyć, to to, że przecież świadectwo chrześcijańskie wcale nie było, wydaje się, najpopularniejsze w świecie starożytnym z miłością do bliźniego. Ale okazuje się, że wbrew temu wszystkiemu, co powiedziałem, Kościół z tego, co niemożliwe, powoli rozwija się. Każdego roku przybywa tych, którzy chcą kroczyć za Chrystusem. Każdego roku przybywa wspólnot chrześcijańskich. I już na początku czwartego roku Kościół staje się religią dozwoloną w Cesarstwie Rzymskim, a potem staje się religią państwową. I dziś Kościół w zasadzie wszędzie, gdzie wyjdziemy, jest obecny i to nas nie dziwi, ale przecież stało się to, co niemożliwe. Kościół z tej małej wspólnoty liczącej około 120 osób stał się dziś społecznością liczoną w miliardach. Jak dobrze mówią statystyki, to właśnie Kościół jest najlepiej rozwijającą się religią obecnie w świecie, wbrew temu, co niektórzy z nas myślą. I myślę, że warto na to spojrzeć, ale też trzeba powiedzieć, drodzy, jedną rzecz, że przez te wszystkie wieki niestety to sam Kościół wielokrotnie stawał na drodze rozwoju Kościoła. Dlatego kiedy dziś patrzymy na ten niesamowity wzrost z tego niewielkiego ziarenka, jakie było wtedy w Jerozolimie, z tych 120 osób na miliardy, które są dziś, to pamiętajmy, że Kościół nie jest dziełem skończonym. Nigdy też nie będzie dziełem doskonałym, ale Kościół rozwijał się i może rozwijać się nadal tylko dwóm ważnym elementom. Po pierwsze, Bożej łasce dzięki Duchowi Świętemu, a po drugie, dzięki ludziom, dzięki nam, dzięki świadectwu życia, jakie składamy wobec innych. Dlatego, drodzy, nie myślmy o tym, co niemożliwe, ale myślmy o tym, że w Chrystusie wszystko jest możliwe. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam z Sakary, zapraszam do tego miejsca, a teraz zapraszam na krótki spacer. Drodzy, to piramida Djosera w całej okazałości. Jeśli popatrzymy troszeczkę w prawo, to tam dalej widać piramidę czerwoną i piramidę łamaną. Natomiast jeżeli obrócimy się zupełnie w drugą stronę,
to będziemy mieli widok na wielkie piramidy w Gizie, chociaż z tej perspektywy nie widać ich tak dokładnie, ale gdzieś tam daleko na majacz. Jeszcze jeden z grobowców w Sakarze. Jest niesamowity. To ma 4000 lat.